Cześć. Dzisiejszym filmem chciałbym rozpocząć taki minicykl poświęcony komiksom Studia Lane. Wydawnictwa, które cenię sobie głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, studio jako jedyne w Polsce wyszło z tak szeroką ofertą tytułów z podszyldu 2000 AD. ABC Warriors, Sędzia Dredd, Sline, komiksy Alana Moore'a. Wszystko wskazuje na to, że ta lista będzie cały czas rosła, co mnie strasznie cieszy. Komiks brytyjski ma swój niepowtarzalny klimat, uważam, że powinien pojawiać się na naszym rynku zdecydowanie częściej. Drugi powód widzicie teraz na ekranach. Od pewnego czasu studio w miarę regularnie wydaje pozycje autorów mniej lub nawet całkiem nieznanych w Polsce. A przecież mogłoby pozostać w swojej niszy, w której na tę chwilę nie ma znaczącej konkurencji, skupić się jedynie na wydawaniu chociażby kolejnych dreadów. Zamiast tego podejmuje ryzyko, między innymi a może nawet zwłaszcza ryzyko finansowe, próbuje zawalczyć o czytelnika spoza kręgu wielbicieli magazynu 2000 AD. Wydaje mi się to godne uznania. Pytanie tylko, czy wybierane przez nich tytuły faktycznie mają szansę tego czytelnika przyciągnąć. Opowiem o nich w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że w ten sposób pomogę Wam podjąć decyzję co do ich ewentualnego zakupu. Jeżeli uznacie te nagrania za interesujące, proszę zasubskrybujcie mój kanał. Przypominam też, że po wciśnięciu dzwonka będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. Staram się je zamieszczać 2 razy w tygodniu. Moim wszystkim obecnym subskrybentom serdecznie dziękuję. A ten mini przegląd zacznę od Wieku Ewy, Bernarda Islera. Zapraszam do oglądania. Komiks rozpoczyna się historią opowiadaną przez Ewę Stern, 98-letnią psychoanalityczkę, która otrzymała anonimowego maila ze zdjęciem rannego anioła. Okazało się, że znajduje się na nim odnośnik prowadzący do kolejnych fotografii dokumentujących różne wydarzenia z XX wieku. Żadnych podpisów, żadnych komentarzy, jedynie data i miejsce wykonania. No i wspólny motyw – skrzydła. W następnych miesiącach Ewa otrzymuje kolejne wiadomości z tego samego źródła. Pod ich wpływem zaczyna snuć rozważania o wieku, w którym przyszło jej żyć i sięgając pamięcią coraz dalej cofa się do czasów swojej młodości, do wspomnień o bracie Franku Sternie, fotografie wojennym, który poległ w czasie I wojny światowej. Taką wersję jego śmierci przedstawia się nam przynajmniej na początku. W miarę rozwoju fabuły historia Franka zaczyna się coraz bardziej komplikować. Dostajemy jej kolejne wersje, jedne mniej, inne bardziej prawdopodobne. A tajemnicze zdjęcia zaczynają trafiać również do znajomych Ewy. Kto i w jakim celu je wysyła? Czy Frank Stern żyje? A jeśli nie żyje, to jak i kiedy tak naprawdę umarł? W miarę postępów w lekturze coraz mniej zależało mi na uzyskaniu odpowiedzi na te pytania. Ta wymyślona historia życia Ewy i Franka Sternów, będąca główną osią fabularną komiksu, nie zainteresowała mnie na tyle, abym miał ochotę śledzić jej kolejne wersje i zawiłości. Stało się tak, bo nie wytrzymała ona konkurencji ze wszystkimi umieszczonymi w tym albumie odwołaniami i tropami, które prowadziły do prawdziwych ludzi i do autentycznych wydarzeń. W pewnym momencie zacząłem traktować Wiek Ewy jako pewnego rodzaju zbiór odnośników. Coraz więcej czasu spędzałem na wyszukiwaniu kolejnych haseł w Wikipedii i sprawiało mi to więcej przyjemności niż odkrywanie tajemnic rodzeństwa Sternów. Może zresztą do pewnego stopnia taki był właśnie zamiar autora, bo spójrzmy na genezę tego komiksu. Jest on niejako podsumowaniem większego interaktywnego projektu, o którego szczegółach możecie przeczytać we wprowadzeniu. Tutaj wspomnę tylko, że jego kluczowym elementem była założona w 1997 roku strona internetowa. Pojawiały się na niej kolejne fotografie, które odsłaniały nowe wątki opowiadanej historii. Strona funkcjonowała do końca 1999 roku, a wydane w tym okresie 2 albumy, wchodzące w skład tego wydania zbiorczego, nie zostały pomyślane jako komiksy w tradycyjnym słowa tego znaczeniu, a bardziej jako jej adaptacje. Oczywiście daleki jestem od tego, aby traktować Wiek Ewy jako jakąś nieinteraktywną wersją strony www. Ale nie będę ukrywał, że warstwę fabularną tego komiksu uważam za mniej ciekawy dodatek. Dla mnie jego główna wartość kryje się w takim inspirowaniu do poszerzenia swojej wiedzy o minionym stuleciu. No i w ilustracjach, zarówno przetwarzając prawdziwe zdjęcia, jak i tworząc w pełni oryginalne rysunki, Easter zbudował tutaj taki ponury, wręcz mroczny nastrój. Jest tutaj kilka obrazów, które wgryzły mi się w mózg, czego z uwagi na ich mało optymistyczną wymowę nie zaliczam do szczególnie miłych doświadczeń, ale to pokazuje, z jaką mocą mogą one oddziaływać na czytelnika. Tak już na marginesie, ciekawym zabiegiem jest zmiana koloru tła w zależności od czasów, w których rozgrywa się akcja.
Komiksowa współczesność to biel. Wspomnienia Ewy Stern to coraz ciemniejsze odcienie czerwieni i brązu. Czasy po II wojnie światowej to odcienie niebieskiego. No i jest jeszcze czerń, która pojawia się głównie wtedy, kiedy oglądamy zdjęcia wyświetlane na ekranie monitora. Zmierzając do końca, wypada powiedzieć parę słów o samym wydaniu. Album ukazał się w trzech wersjach okładkowych. Ja pokazuję Wam standardową, oprócz tego mamy dwie limitki. Ma duży format, wielkości absolutów z DC i jest dwustronny. I w moim przypadku strona brązowa to cztery pierwsze oryginalne albumy, strona niebieska to album piąty, swego rodzaju alternatywne zakończenie, które spodoba się tym, którzy uważali, że to pierwsze jest zbyt optymistyczne. Komiks wyszedł na grubej kredzie, niestety podatnej na odciski palców. Jest szyty i tutaj muszę wspomnieć o pewnym defekcie. Blok mojego egzemplarza odkleił się od wklejki. Wygląda to tak. Z tego, co czytałem w paru miejscach, nie tylko mnie to spotkało. Czy jest to duży problem? Niekoniecznie. Mam kilka omnibusów, w których stało się dokładnie to samo. Jeżeli szycie jest porządne, w moim wypadku na takie właśnie wygląda, to ryzyko, że komiks się rozpadnie, jest minimalne. Wiek Ewy to jak dotąd najbardziej ambitna propozycja ze studia Lane. Będąc częścią składową większego projektu, ten komiks broni się jako samodzielne dzieło, ale pozbawiony elementów interaktywnych chyba nie w pełni oddaje pierwotne założenie autora. Zastanawiam się też, czy nie ukazał się u nas zbyt późno. Myślę, że 20 lat temu miałby szansę stać się prawdziwym artystycznym wydarzeniem lub przynajmniej takim świeżym komentarzem minionej epoki. Pewnie nie do końca trafnym, ale z pewnością zachęcającym do dyskusji. Dzisiaj obawiam się, że przejdzie bez większego echa. Czy warto ten album kupić? Tak, ale nie spodziewaj się po nim prostej rozrywki. To komiks niełatwy w odbiorze, a przy tym dosyć przygnębiający. Wymaga od czytelnika dużego zaangażowania, niezależnie od tego, czy skoncentrujesz się na złożeniu w całość historii Ewy i Franka, czy też tak jak ja potraktujesz go jako punkt wyjścia do własnych poszukiwań, to aby w pełni docenić ten tytuł, trzeba spędzić przy nim trochę czasu. Myślę, że naprawdę warto. Dziękuję za oglądanie. Na następny film z komiksem od studia w roli głównej zapraszam Was za kilka dni. Cześć.